Stop! Stop! Zatrzymaj się na chwilkę. Cokolwiek robisz, odłóż na chwileczkę. To może być najważniejsze 5 do 10 minut w Twoim życiu. Podsumowanie wiedzy, którą zdobywaliśmy przez ostatnie 10 lat. Podsumowanie wiedzy pod kątem nowotworów. W największym możliwym skrócie. Tytuł Stop! Jest lek na raka. Zatrzymajcie badania. Rak, nowotwory powstają od przejadania. Chcę Ci odpowiedzieć na następujące pytanie. Dlaczego mój dziadek, 90 lat w tym momencie, nie umarł na raka? Jak zrozumieć badanie PET, PET scan? Być może słyszałeś o czymś takim. Co to jest oddychanie mitochondrialne? Bardziej skomplikowana rzecz, natomiast potrzebujesz to zrozumieć, żeby zrozumieć, jak działa nasz organizm i jaki to ma wpływ na rozwój nowotworów w naszych organizmach. Jak również, jak nazywa się lek na raka i jak go zastosować. Mam nadzieję, że już się zebraliście. Jeśli mnie widać, jeśli mnie słychać, puśćcie palucha, puśćcie serducho. W ten sposób film dotrze do jeszcze szerszej grupy osób. Informacje, które tutaj zawarłem dzisiaj w skrócie, opisaliśmy w naszej książce Surowe Zdrowie. Jeśli kiedykolwiek ta książka trafi na Twoje ręce, zastosujesz chociaż 75% z tego, co tutaj jest, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że już nigdy nie będziesz musiał chorować. Dlatego zachęcam Cię do tego, żeby ta książka trafiła kiedyś do Ciebie. A zatem lecimy, ponieważ temat jest gorący, jest bardzo ważny i chciałbym to wszystko mniej więcej dla Ciebie wytłumaczyć. Przede wszystkim, żeby zrozumieć, gdzie i na jakim poziomie powstają nowotwory, potrzebujemy się zagłębić do naszego organizmu tak głęboko jak do mitochondrium. Mitochondrium to jest fabryka energii w naszym organizmie, w każdej komórce. Każda komórka ma swoją własną fabrykę energii i w tej fabryce energii następują zmiany, które powodują to, czy komórka jest zdrowa i dalej produkuje energię tak jak trzeba, czy jest komórką nowotworową i mamy wtedy wielki problem. Zacznijmy od zdrowej komórki. Zdrowa komórka w mitochondrium wytwarza coś, co się nazywa ATP. Jest to specjalna energia używana do oznaczenia energii wytwarzanej przez tą komórkę. To jest utlenająca fosforylacja glukozy. To jest skomplikowana nazwa, nie musisz tego znać. Najważniejsze jest to, że nasze mitochondrium działa jak piec. Czyli jeśli mamy piec i w naszym piecu potrzebujemy, i ten piec ma dać nam energię, jest to tak zwane oddychanie mitochondrialne, to potrzebujemy trzech rzeczy. Jeśli masz chwilkę teraz i możliwość, napisz, jakich trzech rzeczy potrzebuje piec, jakikolwiek piec w życiu, aby powstała energia, aby powstał ogień, płomień, żeby tam się paliło. Trzy rzeczy. Zaczekamy chwileczkę. Jakie trzy rzeczy potrzebuje każdy piec, aby powstawała energia? Ja zacznę pomalutku pisać, a Ty też napisz w komentarzu. OK? Mam nadzieję, że już jest napisane, co potrzebujemy. Trzech rzeczy potrzebuje każdy piec, w tym również w naszym wypadku mitochondrium. Trzy rzeczy to, uwaga, paliwo, numer jeden, numer dwa, tlen, numer trzy, wydech. Spróbuj rozpalić w piecu, w którym drzwiczki są zamknięte i komin jest zamknięty. Spróbuj rozpalić w piecu, w którym nie masz paliwa. Spróbuj rozpalić w piecu, w którym, tak jak powiedziałem wcześniej, na przykład komin jest zamknięty i nie ma tak zwanego ciągu. Myślę, że większość osób na świecie wie, jak działa komin. Tak działa też silnik w samochodzie, tak działają wszystkie maszyny, które potrzebują po prostu trzech rzeczy do tego, żeby wytworzyć energię. I mitochondrium, które jest zdrowe, na takiej samej zasadzie działa. Dostaje glukozę, dostaje tlen, który jest dostarczony przez krew również, jak również ma wydech, czyli ma wydalanie, usuwanie toksyn w postaci układu limfatycznego. To gdzie powstaje problem, powiesz? Problem powstaje, że albo paliwo jest niewłaściwe lub za dużo, albo nie dostaje tlenu, albo wydech jest zapchany. I jak to się dzieje z naszym mitochondrium? Mitochondrium staje się uszkodzone. Mitochondrium nie jest w stanie wytwarzać energii. Powstaje problem, błąd w kodzie DNA tego mitochondrium, bo mamy co najmniej dwa kody DNA. Jeden to jest kod DNA, który jest przypisany do naszego organizmu, a drugi to jest kod przypisany do mitochondrium. I powstaje problem na poziomie kodu przypisanego do mitochondrium, które nie wytwarza tej energii. Nie dzieje się wszystko tak, jak trzeba w łańcuszku zdarzeń.
i ta komórka zaczyna chorować. Jak zaczyna chorować, nadal chce wytwarzać energię, bo chce żyć, zmienia swój sposób wytwarzania energii na fermentację glukozy. Fermentacja glukozy nie wymaga tlenu. Czyli komórka zaczyna używać takiej funkcji antycznej troszeczkę do wytwarzania tej energii, która nie potrzebuje tlenu i powstaje nowotwór. Glukoza, komórka nowotworowa jest głodna ekstremalnie na glukozę. Czy słyszałeś o czymś takim jak PET scan? PET scan służy do tego, żeby zmierzyć, żeby zbadać, jaki jest głód na glukozę. Określa się anormalny głód na glukozę. Komórka nowotworowa spożywa o 10 razy więcej glukozy niż komórka zdrowa. W ten sposób pobiera energię i może się rozwijać, jak również zagładza komórki, które są obok. W ten sposób nowotwór rozwija się w bardzo dużym tempie, bardzo szybko. Może to się zachować bez tlenu i może być przy zapchanym wydechu. Od takie uproszczanie nowotworów. Mam nadzieję, że to było zrozumiałe. I teraz dlaczego mój dziadek nie umarł na raka? Mój dziadek ma 90 lat. Jest dla mnie przykładem, od którego wiele rzeczy się uczyłem. Ja te rzeczy, które dziadek już zrobił w swoim życiu, zrozumiałem dużo wcześniej. Wiele z tych rzeczy zastosowałem po to, żeby uzdrowić swoje ciało. Po to, żeby Agnieszka mogła uzdrowić swoje ciało. Mam nadzieję, że jeśli zastosujesz te rzeczy, to w twoim życiu też zawita zdrowie. Przede wszystkim urodzony biednie, przed wojną, w czasie, kiedy był głód. Nie życzę tego nikomu, natomiast jest to wzór, który mój dziadek zapożyczył. Po prostu brak jedzenia. Druga, nawyk małych porcji. Dlaczego? Dlatego, że przed wojną nie było jedzenia. Po wojnie też nie było jedzenia. Na wiosnę też nie było jedzenia. Jeszcze dwa pokolenia temu głodowaliśmy na wiosnę. Nie było pokarmów. To teraz ostatnie 25 lat pokazały nam, jak powstają, w jakim tempie powstają nowotwory. Dlaczego? Dlatego, że spółki zapełniły się jedzeniem. Dlatego, że na każdym rogu ulicy powstały budki z szybkim jedzeniem. Zaczęliśmy jeść. Kiedy ja chodziłem jeszcze do szkoły 35 lat temu, jeśli ktoś miał nowotwór w szkole, to wszyscy o tym wiedzieli. Jeśli jakaś mama zachorowała, jeśli jakiś tata zachorował. Było to coś naprawdę wielkiego. Dzisiaj co trzeci, co czwarty, co trzecia, czwarta rodzina ma stwierdzony nowotwór w rodzinie. Dlaczego? Dlatego, że zajadamy się na śmierć. Następna rzecz, którą dziadek robi, zapracować na jedzenie. To jest zasada dziadka. Mój dziadek je pierwszy posiłek dopiero po godzinie 13. Wstaje między 5 a 7 w zależności od dnia i pracuje. Chodzi, pracuje, kosi trawę, dokarmia, sprząta, rozpala w piecach, przygotowuje mnóstwo rzeczy. Pierwszy posiłek siada dopiero o godzinie 1. Je dwa małe posiłki dziennie, bo praca u mojego dziadka jest numer 1. Żebyś nie zrozumiał, że praca jest tutaj najważniejszym elementem, jeśli chodzi o wyzdrowienie w twoim życiu. Natomiast ta praca u dziadka spowodowała to, że mój dziadek jest szczupły tak jak ja. Mój dziadek jest szczupły i silny. Dlaczego? Dlatego, że mój dziadek zawsze nie dojadał. Ja pamiętam dzisiaj, jak często było: Tolek, zjedz coś, a dziadek: zaraz, zaraz, najpierw wy zjedźcie. U mojego dziadka jedzenie było zawsze na końcu. Najważniejsza była praca, najważniejsze było wykonanie zadań, a jedzenie dopiero na samym końcu. Czyli mój dziadek od zawsze, nie wiedząc zupełnie jak to działa, stosuje tak zwaną czasową głodówkę. Je dwa posiłki dziennie, jeden o 13, drugi o 16 i to wszystko. To są małe posiłki, mój dziadek się nigdy nie najada. Często wcześniej stosował posty i niedojadanie. Nie wiem, czy wiesz, ale w 2016 roku Nagrodę Nobla przyznano bardzo słynnej osobie, która stała się bardzo słynna na świecie. Nazywa się Yoshinori Oshumi. Ja wkleję pod spodem link do tej Nagrody Nobla, która może zrewolucjonizować świat, jeśli nie zostanie schowana pod dywan, jeśli nie zostanie, nie użyje światła dziennego. Dlatego to jest tak ważne wideo, żebyś się podzielił z innymi, żeby większość osób zrozumiała, w jaki sposób możemy się wszyscy uzdrowić. U dziadka zawsze praca w polu. Dziadek ma bardzo daleko zawsze chodził na pole. U mojego dziadka ćwiczenia fizyczne, oddychanie są na pierwszym miejscu.
praca i długie dystanse, długie spacery i niski poziom stresu. Mój dziadek jest bardzo religijny, bardzo wierzący. Mój dziadek wierzy, że Bóg tak chce. I dziadek po prostu się nie przejmuje. On od zawsze mówił, spokojnie, tak ma być, to tak ma być. Także to są elementy, które spowodowały, że mój dziadek nie zmarł na raka i dzisiaj jest drugim czy trzecim najstarszym człowiekiem w swojej wiosce. Ty też możesz się nim stać, jeśli zastosujesz te bardzo proste działania. Teraz jak działa ten lek? Jak działa ten lek? Przede wszystkim usuwa zniszczone białka. Podczas kiedy stosujesz ten lek, twoje ciało usuwa te białka, które są chore. Również rozkłada te złożone białka, źle poskładane białka, na części pierwsze. Niektóre białka usunie, niektóre rozłoży na części pierwsze i wykorzysta raz jeszcze. Następne włącza mechanizm przetrwanie. Włącza się mechanizm, który powoduje to, że jest zabezpieczenie neuronów, jest poprawa pracy serca, jest dużo lepsza cyrkulacja krwi, tlen dociera do dalszych zakątków, po prostu mechanizm przetrwanie. Zamienia paliwo na tak zwane ketony. Zamiast glukozy spala ketony. Ketony powstają, uwaga, z twojego tłuszczu. Następna rzecz, zjada tak zwane AGES, czyli lepkie białka. To jest białko sklejone z glukozą w pierwszej kolejności i blaszki amyloidowe, które zaklejają twój mózg, które powodują demencję, które powodują Alzheimera. W pierwszej kolejności podczas zażywania tego leku twoje ciało zajmuje się tymi białkami, a co to są te AGES? Końcowe produkty zaawansowanej glikacji. Skomplikowana nazwa, ale to są naprawdę złe białka, które przyklejają się wszędzie, zaklejają wszystko. W pierwszej kolejności ciało zjada te rzeczy. Następna rzecz, zjada patogeny, grzyby, drożdże, pasożyty. Obniża ryzyko powstawania chorób przewlekłych. Następna, wzmaga produkcję komórek macierzystych, czyli tych komórek, które w tym momencie nie są do niczego wykorzystane. Ale jeśli trzeba zakleić jakąś dziurę, jeśli trzeba coś naprawić, te komórki są brane i wklejane w miejsce, gdzie są potrzebne. I odmładza organizm. Dlatego nasz projekt nazywa się Odmładzanie na surowo. Dlatego tak się nazywa, ponieważ my o tym wiedzieliśmy wcześniej. My żeśmy zastosowali ten lek na wyzdrowienie dla swojego ciała. Później opisaliśmy go w książce. W 2016 roku Nagrody Nobla za to przyznano i wtedy się już upewniliśmy, dlatego pisząc naszą książkę w 2017 roku, musieliśmy koniecznie wykorzystać ten lek, który żeśmy tam bardzo dokładnie opisali. A teraz pomóżcie mi, kochani. Napiszcie mi, co to jest za lek. Jaka jest nazwa tego leku? Być może te rzeczy, które powiedziałem wcześniej, już prowadziły Cię na drogę i rozumiesz, jak nazywa się ten lek. Ja go zapiszę, a jeśli Ty możesz, napisz w komentarzu, co to jest za lek. OK? Ten lek, uwaga, nazywa się autofagia. Autofagia, taka piękna, fancy nazwa. Autofagia, nazywamy to wielkie sprzątanie. Generalne porządki, takie wiosenne sprzątanie, takie trzepanie dywanów, takie, wiesz, zamiatanie kurzów spod łóżka, z bardzo głębokich takich zakamarków. Bo wiesz, przez cały rok generalnie sprząta się z parapetu, trochę ze stołu, to gdzieś tam w kuchni. Natomiast na wiosnę chce się tego takiego, wiesz, dobrego podmuchu, wiatru, tej wiosenki wpuścić do domu i odsuwa się wszystkie stare meble, za szafą się sprząta. Sprząta się po prostu wszystkie kurze. Nazywa się to autofagią. To jest lek na raka, który od dawna jest znany, natomiast ważne jest, żeby teraz wszyscy zarządzający tym światem, jak również i ty, zwrócili na niego uwagę i jak najszybciej go zastosowali po to, żeby przedłużyć nam życie. Dawkowanie. Nie da się go przedawkować. Autofagii nie da się przedawkować. Nasze ciało uwielbia okresy niejedzenia. Możesz wyglądać lepiej niż partner lub rówieśnicy. To jest takie niebezpieczeństwo. Nie wiem, jak się z tym czujesz, ale twój partner, jeśli nie zastosuje tego leku, to będzie się starzeć. Ty natomiast będziesz albo zatrzymasz się w tym wieku, jak wyglądasz, albo będziesz się odmładzać w porównaniu do swoich rówieśników również, bo oni mogą nie znać tego leku i im będzie trudniej nadążyć za tobą. Jest to na pewno bardzo uzależniające. Patrząc na osoby, które były z nami na Wielkim Poście, jak wklejały zdjęcia, jak swoje pozy, jak to wszystko pięknie wyglądało, zaledwie po 7 dniach niejedzenia, gdzie autofagia pięknie działała w ich organizmach, jestem pewien, że jeśli zastosujesz, to uzależnisz się od tego, ale to jest bardzo dobre uzależnienie.
Jak włączyć przede wszystkim, i to jest najważniejsze z tego wszystkiego, jak możesz włączyć autofagię? Przede wszystkim jedząc maksymalnie 1 do 2 posiłków dziennie, maksymalnie w ciągu dnia. To są okienka czasowe, które omawiałem już wcześniej, 1 do 2 posiłków dziennie. Po to, aby było minimum 18 godzin niejedzenia na 24 godziny. To jest klucz. Po 18 godzinach włącza się autofagia. Po 18 godzinach ciało włącza się w proces poszukiwania jedzenia. Ten proces poszukiwania jedzenia wyczyszcza Twój organizm, robi generalne porządki. Następna sprawa, która będzie bardzo ważna, to są raz w tygodniu posty jednodniowe. Kończysz jedzenie o 18 poprzedniego dnia, przez cały dzień nic nie jesz i na trzeci dzień zjadasz pierwszy posiłek o 11. Cotygodniowe. Co oznacza cotygodniowe? Co tydzień. Czyli wprowadzasz sobie sposób jedzenia 2 posiłki lub jeden dziennie, raz w tygodniu wybierasz dzień, kiedy nic nie jesz i na samym początku roku wprowadzasz kilka długotrwałych postów. Minimum 7 dni. 7 dni to jest tak na początek. Możesz później wydłużać do 12, do 21, do 42. Też wszystko w zależności od tego, jak się dzisiaj czujesz i jakie masz problemy i procesy do oczyszczania w swoim organizmie. Ale ważną rzecz muszę podkreślić. Ten lek nie działa na nowotwory, jeśli dana osoba nadal robi to, co robiła do tej pory. Czyli spożywa pieczywo, czyli pieczone mąki, pieczywo, makarony, ciasta, cukier, wszystkie rzeczy, które powstają, uwaga, z pieczonej mąki. To jest bardzo ważne. Mąka zmielona bez pieczenia nie powoduje podnoszenia tak mocno glukozy, jak mąka pieczona. Czyli kiedy mąkę wypieczemy, robi problem w naszym organizmie. Następnie cukier, napoje i różnego rodzaju syropy. Czyli wszystkie rzeczy, które zawierają bardzo dużą koncentrację cukru. Dlaczego? Dlatego, że komórki nowotworowe wychwycą szybko ten cukier i dalej te mitochondria będą zniszczone. Co zrobi autofagia? Uwaga! Naprawi mitochondria. Autofagia naprawia mitochondria. Autofagia cofa ten proces, naprawia piec w Twoim organizmie. Twój piec jest naprawiony, jest w stanie przyjmować właściwe paliwo, jest w stanie dostarczać tlenu i jest w stanie wydalać na zewnątrz. Potraktuj swoje ciało po dzisiejszym naszym spotkaniu jako piec, który potrzebuje odpowiedniego paliwa, tlenu i wydalania. Jeśli te trzy rzeczy zapewnisz sobie i zapewnisz swoim komórkom, nigdy, a dobrze nigdy, nie będziesz musiał chorować na choroby chroniczne. Ani przeziębienia na wiosnę, przeziębienia, czyli oczyszczanie organizmu, ani przewlekłe choroby, cukrzycę, nowotwory, zawały, Alzheimery itd., itd. Powiedzcie o tym wszystkim. Powiedzcie o tym ekipom rządzącym. Może tam są ludzie, którzy są trzeźwo myślący i zrozumieją, że to, co żeśmy wzięli otwierając się na nowy świat, to, co żeśmy przynieśli do Polski, spowodowało to, że co roku w Polsce umiera coraz więcej osób. I jeśli to się nie zmieni, to będzie nas umierać coraz więcej. Ja mam nadzieję, że te proste przekazy zmienią coś. Ja mam nadzieję, że ktoś w końcu pójdzie po rozum do głowy i zamiast wydawać miliardy na leczenie, zacznie uczyć ludzi, co jeść i jak jeść. To jest bardzo proste. Wprowadzamy nowe przedmioty do szkół, wprowadzamy nowe sposoby odżywiania, co jeść i jak jeść. Jak głodować, kiedy głodować i po co. Nagrody Nobla za to przyznają. Ludzie zdrowieją. Ty też możesz. Znajdź moją książkę. Bardzo ważne informacje w środku dla Ciebie. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia. Cześć.